ludu cóżę ci uczynił, w czym em zasmucił, albo w czym zawinił, jom cię wyzwolił z mocy faraona, a tyś przyrządził krzyż na me ramiona. Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan z wami. Chcemy rozpocząć tę drogę krzyżową, dziękując Panu Bogu za to, że niósł krzyż za nas, za to, że otworzył nam przez krzyż niebo. Chcemy przeżywać tę drogę rozważaniami sługi Bożego, księdza biskupa Jana Pietraszko. Rozmyślajmy dziś, wierni chrześcijanie, na śmierć okrutną Jezusa skazanie, gdy niewinnego Piłat dekretuje, złotre winuje. Stacja pierwsza, Pan Jezus na śmierć skazany, kłaniamy ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy ciebie. Pomiędzy wyrokiem śmierci na Pana, a moim życiem istnieją tajemne powiązania. W jaki sposób i ja jestem winien, grzech mój jest winien. Przez odległą przestrzeń czasu idzie ku mnie z piłatowego dziedzińca spojrzenie Twoje pełne miłości, a przez nie nawiązuje się węzeł wspólnoty. Jestem uczniem Twoim, uczniem Boga człowieka skazanego na śmierć. Jestem po Twojej stronie. Byłem tam wówczas, bo przyjmując wyrok, myślałeś i o mnie. Dziś jestem po Twojej stronie z mojego wolnego wyboru i chcę pozostać z Tobą nawet wtedy, gdy jesteś osądzony. Chcę zostać wiernym Tobie, Bogu, który za mnie przyjął wyrok śmierci, który za nas cierpiał rany. Ciężar krzyżowy bierze na ramiona, zbolały Jezus, by dusza zgubiona w tym świętym znaku znalazła zbawienie i odkupienie. Stacja druga. Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Kłaniamy ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy ciebie. Krzyż Twój, Panie, nie był dla Ciebie niespodzianką. Sam sobie go przeznaczyłeś i zapowiedziałeś. Wybrałeś go z troski o moją duszę jako swój obowiązek. Krzyż i obowiązek są w Twoim życiu zamienne. Do mnie skierowałeś wezwanie, kto chce być uczniem moim, niech weźmie krzyż. Więc i ja jestem osądzony na krzyż. I w moim życiu krzyż i obowiązek są zamienne. Mój krzyż również nie jest niespodzianką. Przewidziałeś go i zapowiedziałeś mi go sam. Dlatego nie jest wyrokiem śmierci. W tym wyroku jest zamknięta łaska życia. Życiem jesteś Ty. Przychodzisz zawsze razem z krzyżem i dlatego niosąc go nie jestem nigdy sam. Ty zawsze jesteś ze mną. Któryś za nas cierpiał rany. Już pod ciężarem upada krzyżowym, Jezus Zbawiciel, bądźże Ty gotowym. Grzeszny człowiecze, dźwigać upadłego i zemdlałego. Stacja trzecia, pierwszy upadek. Kłaniamy ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy ciebie. Krzyż twój jest ciężki. Bardzo ciężki jest obowiązek zamknięty w krzyżu podjętym za moje zbawienie. Jest tak ciężki, że upadasz pod jego ciężarem, choć jesteś najdoskonalszym z ludzi.
i mój krzyż jest ciężki. Krzyż mojego obowiązku może być ciężki aż do upadku. Patrząc na Twój upadek, przygotowuję duszę moją. Z chwilą bowiem, gdy stanąłem po Twojej stronie, wszedłem na drogę, po której niesie się krzyż. I przez Twój i mój wysiłek zbawia się duszę. Ty znasz moje siły i wiesz, na co mnie stać. Ufam, że w godzinę najcięższej próby przyjdziesz, by mnie podnieść i umocnić do dalszej drogi, której za nas cierpiał rany. Zgodzą się z sobą dwie istoty święte, najświętszym bólem dla siebie przejęte. Jezus z Maryją, Syn z Matką cierpiący, krzyż swój niosący. Stacja czwarta, spotkanie z Maryją. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Nie możesz odjąć rąk swoich od krzyża, by dotknąć Matki, człowieka najbliższego Twojemu sercu. Krzyż jest ciężki, trzeba go dźwigać oburącz, a utrzymać go trzeba, bo wielkie sprawy zależą od tego krzyża. Naucz mnie tej mądrości i daj mi moc, bym zdołał utrzymać w rękach mój krzyż, choć serdeczne sprawy i dobra wołają, by je zabrać z sobą na drogę życia. Matka, z którą spotkałeś się tylko spojrzeniem, przyszła za Tobą pod krzyż. Wszystko, co naprawdę jest moje i dla mnie przeznaczone, przyjdzie za mną. To bowiem, co Ty, Panie, powiązałeś Twoją wolą, pozostanie sobie wierne. Choć wiele rzeczy i spraw trzeba będzie w życiu opuścić na jakiś czas, to przyjdą one wszystkie za nami. Spotkamy je u kresu drogi, któryś za nas cierpiał rany. Cyrenejczyko, pod ciężar krzyżowy przyjmuje Jezus, a wszystkim gotowy zapłacić niebem, kto mu w tej ciężkości ulży z litości. Stacja piąta, pomoc Szymona. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Twardą miał duszę i trzeba było go przymusić, by pomógł. Czy wówczas, gdy dotknął się krzyża, zrozumiał, że niesie na barkach swój wieczny los, swoje zbawienie? Przemień moją duszę, by stała się chętna do pomocy i czuła na potrzeby bliźnich. Pomagając im, stanę się Twoim Cyrenejczykiem z dobrej woli. Istnieje ostatecznie jeden tylko krzyż, ten Twój. Wszyscy w nim uczestniczymy. Komukolwiek pomagam, zawsze pomagam Tobie. A światło wiary pomaga mi dostrzec prawdę, że pomagający więcej bierze niż daje. Szymon więcej otrzymał niż ofiarował. Ludzie dają ze swego, to zaś jest małe, ubogie. Otrzymują z Twego, z bogactwa Bożego bez miaru, któryś za nas cierpiał rany. Pełna gorzkości święta Weronika, rzewne łzy lejąc, z Panem się spotyka, któremu gdy tworz pustą złociera, obraz odbiera. Stacja szósta, spotkanie z Weroniką. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Święta Weronika otarła z twarzy Twojej świętej ślady złości, nienawiści, szyderstwa, a przede wszystkim naszego grzechu. Każdy grzech pada cierniem na Twoje oblicze, w duszy człowieka, w duszy mojej. Każde Ojcze nasz z westchnieniem, odpuść nam nasze winy, jest otarciem Twojej twarzy.
Codzienny rachunek sumienia połączony z żalem jest nim jeszcze w większym stopniu. Każdorazowa sakramentalna pokuta stanowi akt zadośćuczyniającej miłości względem znieważonego Twojego oblicza. Dozwól mi, Panie, pojąć, że jestem w możności, więcej, że jestem zobowiązany ocierać twarz Twoją z moich i cudzych win. Któryś za nas cierpiał rany. Już nasz Zbawiciel tak srodze zmęczony, o krzyż go ciśnie, ciężkimi ramiony, och, znów się leją najdroższej krwi strugi, pada raz drugi. Stacja siódma, drugi upadek. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Mówiono mi nieraz, że ciężar życia nie bywa ponad siły człowieka. Kiedy jednak patrzę na Twój upadek, zaczynam rozumieć, że może być ciężar ponad siły. Zaczynam pojmować, że trzeba było Twojego upadku, by oczy nasze dostrzegły, iż chwile ostatecznego wyczerpania i niemocy również prowadzą do celu. Łaska sięga dalej niż siły ludzkie. Tam, gdzie umęczony człowiek nic już nie może, łaska działa cuda. Twoja niemoc stanowi cząstkę dzieła odkupienia. Twa ludzka słabość, kiedy spotyka się z bóstwem, zdolna jest podnieść cały świat z przepaści grzechu ku Ojcu Niebieskiemu. Uświęć, Panie, chwilę mojej niemocy. Przez łaskę Twoją niech się staną odkupieniem za winę. Któryś za nas cierpiał rany. Ujrzawszy Jezus niewiasty stojące, cieszy je słodko, żewliwie płaczące. Dodawaj, Panie, sługom swym ratunku w każdym frasunku. Stacja ósma, spotkanie z płaczącymi kobietami. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Nie płaczcie nade mną. Te łzy stanowią nieliczne na krzyżowej drodze oznaki ludzkiego współczucia. Takie łzy krzepią, choć są wyrazem bezsilności człowieka wobec cudzego cierpienia. Przynoszą pomoc, choć pomóc nie mogą. Jeśli się podoba woli Twojej świętej, poślij mi na godzinę samotnej udręki, samotnego cierpienia, człowieka z dobrym słowem. Tak jak sam przyjąłeś na drodze krzyżowej słowo współczucia, pozwól, niech przyjdzie ono i do mnie, jako posłaniec od Ciebie, posłaniec bratniej miłości, którą przyniosłeś na świat i z której sądzić będziesz świat w dzień ostatni. Któryś za nas cierpiał rany. Trzeci raz pada pod krzyża ciężarem, szczególnym ku nam miłości pożarem. Grzebie się w prochu za nasze hardości, Pan z wysokości. Stacja dziewiąta, trzeci upadek. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Niesiesz krzyż swój wytrwale i pomimo upadków coraz cięższych podnosisz się. Wytrwałość, z jaką idziesz krzyżową drogą, więcej mi mówi o Twojej miłości, niż mogłyby powiedzieć słowa. Muszę wydobyć z siebie wszystkie siły, by miłość tę uszanować i dochować jej wiary z taką samą wytrwałością, z jaką Ty podejmujesz na nowo swój krzyż. Nie chcę Cię nigdy zdradzić, naprawdę nie chcę. Gdybym jednak w słabości mojej zawiódł, nie opuszczaj mnie. Poślij mi łaskę Twoją, niech mnie prześladuje wspomnieniem Twego krzyża. Niech mnie niepokoi dniem i nocą
i nie pozwoli zażyć odpoczynku, aż zwrócę się do Ciebie, któryś za nas cierpiał rany. Ten Pan, co ziemię w kwiaty przyodziewa, niebo gwiazdami jasnymi okrywa, szat obnażony bez wszelkiej litości, lomej miłości. Stacja 10. Pan Jezus, szat obnażony, kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Zdarto z Ciebie szaty, lecz w moich oczach jesteś nadal odziany, odziany w godność człowieczeństwa. W obnażeniu Twym objawia się duszy dostojeństwo człowieka. Stwarzając człowieka, zamknąłeś w nim podobieństwo Twoje, zamknąłeś myśl Twoją i miłość Twoją. Naucz mnie szanować człowieka, a nie szaty. Stwórz we mnie na nowo oczy czyste, czystą myśl i serce. Niepodobna przecież dotknąć człowieka myślą, wzrokiem czy ręką, by równocześnie nie dotknąć krwi Twojej, którą człowiek został odkupiony. Dlatego proszę o oczy nowe, oczy czyste i ręce godne dotykać Ciebie w człowieku i jego sprawach. Któryś za nas cierpiał rany. Aby dopełnić krwawej męki Pana, choć Jego ciało jakby jedna rana, przebili na krzyż ręce, nogi święte, katy zawzięte. Stacja 11. Przebicie Jezusa. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Z Chrystusem jestem przybity do krzyża. Krzyżowanie trwało minuty i w nich musiałeś, Panie, znieść cały ogrom bólu i okrucieństwa. Przejmujący ból Twój pokryłeś milczeniem. Moje ukrzyżowanie rozkłada się na całe życie, jakoby rozcieńczone czasem, a Jego ból przychodzi do mnie w innej postaci. Przychodzi do mnie co dzień, kropla po kropli. Czasem tylko jedna, a czasem jest ich wiele. Gdy przyjdzie dzień, że będzie ich bardzo wiele, zamknij cierpliwością usta moje, niech się nie skarżą. Ukrzyżowanie jest wspólną sprawą, Twoją i moją. Cierpliwe milczenie niech będzie również wspólną sprawą, Twoją i moją. Któryś za nas cierpiał rany. Już Jezus z krzyżem w górę podniesiony, jest Król boleści, niezmiernie dręczony, kona już w mękach Bóg człowiek prawdziwy, płacz go kto żywy. Stacja 12. Śmierć Pana Jezusa. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mojego. Śmierć przestaje być klęską, zatratą, rozpaczą, kiedy za jej progiem czekają ramiona Ojca. Ze śmierci Twojej przemawia do mnie prawda, która na świecie głupstwem wydawać się będzie. Tam głosi się i śmierć jest wrogiem życia aż do zniszczenia. Tu odsłania się prawda trudna, lecz wspaniała. Śmierć jest posłańcem nowego życia. Prawdy tej uczę się pod krzyżem w obliczu Twej śmierci. Ona odejmie mojej śmierci rys ponurej beznadziejności. Niech ją pamięć moja zachowa wiernie aż do mojej ostatniej godziny i niech mi pozwoli dostrzec przez wiarę Ojca oczekującego na swe dzieci i powracające do domu po mozolnej ziemskiej wędrówce. Któryś za nas cierpiał rany. Obwisłe ciało
martwe skaleczone. Czas je zdjąć z krzyża, niechaj udręczone. Złożona łonie Matki Litościwej, ledwie co żywej. Stacja 13. Pan Jezus zdjęty z krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Wykonało się. Wykonało się wszystko do końca, do zgonu. Na krzyżu pozostało martwe Twoje ciało. Przed śmiercią wołano do Ciebie z szyderstwem: jeśli jesteś Synem Bożym, stąp z krzyża, a uwierzymy Ci. My dziękujemy Ci za to, że pozostałeś na krzyżu do końca. Ludzie ulitowali się nad Tobą i przyszli zdjąć Twe ciało z krzyża, a zdjąwszy złożyli na ręce Matki Bolesnej. Przez jej ręce zanoszę prośbę o wytrwanie do końca na krzyżu mojego obowiązku. Pomóż mi tak przejść przez życie, bym nigdy z krzyża obowiązku nie zszedł, ani innym nie pozwolił się z niego sprowadzić. Bym doczekał, aż przyjdziesz Ty sam i zdejmiesz mnie z niego. Któryś za nas cierpiał rany. Ciało Jezusa grzebać czas nadchodzi. Niechże więc serce, które w żalu brodzi, zostanie grobem Pana na spoczynek, wdzięczny uczynek. Stacja 14. Pan Jezus złożony w grobie. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Matka i najwierniejsi przyjaciele złożyli ciało Twoje, Panie, do grobu. Tylko na 3 dni. Pogrzeb Twój był tylko przejściem przez grób. Przejściem, którym wytyczyłeś ostatni odcinek drogi człowieka ku życiu wiecznemu. Nadzieję promieniującą z tej prawdy pragnę zachwycać do ostatniego dnia. Zabiorę ją z sobą w mój grób. Na czas niedługi, jakoby na 3 dni. Wszak u Ciebie, Panie, dni są jak tylko lata, a lata jako dni. Mogiły uczniów Twoich są cichym oczekiwaniem na cud wielkiej nadziei, aż się spełni słowo obietnicy Twojej: nie umrze na wieki, ja go wskrzeszę w ostatni dzień. Któryś za nas cierpiał rany. Ludu mój, ludu, cóżem Ci uczynił, w czymem zasmucił, albo w czym zawinił? Jom Cię wywyższył między narodami, Tyś mnie na krzyżu podwyższył złotrami. Z odprawieniem drogi krzyżowej jest przepisany przywilej odpustu zupełnego. Pomódlmy się w intencjach papieża pod Twoją obronę. Wieczny odpoczynek grad zmarłym dać, Panie. Przez nieskończone Boże miłosierdzie niech żyją w pokoju wiecznym. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Trwajmy w miłości Chrystusa. Krzyżu Święty, nade wszystko drzewo pszenne i szlachetniejsze,
lesie takie nie jest, jedno na którym sam Bóg jest. Słodkie drzewo, słodkie gwoździe, rozkoszny owoc nosiło.